deja todo por la copa, la que tiene a Messi Maradona. Cześć, zapraszam na vloga z finału. Cały świat interesuje się tym meczem. Do Kataru przyjechało mnóstwo ludzi z sąsiednich państw, z Bahrajnu, Omanu czy z Arabii Saudyjskiej, ale przede wszystkim aż 80 tysięcy kibiców z Argentyny. Francja zamierza obronić tytuł, a warto wiedzieć, że od 60 lat ta sztuka nie udała się żadnej reprezentacji. Ale chyba jeszcze bardziej zdeterminowani wydają się być piłkarze Argentyny, którzy chcą spełnić największe marzenie swojego kapitana. Messi zapowiedział, że w Katarze pożegna się z Mundialem, więc jeśli zdobędzie Puchar Świata, byłoby to piękne ukoronowanie kariery jednego z najlepszych piłkarzy wszechczasów. Oczy polskich kibiców na pewno będą zwrócone nie tylko na piłkarzy. Szymon Marciniak jest pierwszym arbitrem z naszego kraju, który jako sędzia główny poprowadzi finał Mistrzostw Świata. Słuchajcie, absolutnie w biegu znalazłem największego z kibiców Argentyny wśród polskich dziennikarzy. Taki widzę niezadowolony przed meczem. To jak będzie? Będzie bardzo dobrze. No będę zadowolony po meczu, także możemy porozmawiać po meczu. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze, że Argentyna wygra to spotkanie. Naprawdę Argentyna jest taka mocna, żeby pokonać Francję, która też jest w gazie? Myślę, że tak. Przekonamy się na meczu, także jestem dobrej myśli. A co powinniśmy wiedzieć przed meczem o Argentyńczyka takiego wewnętrznego, o Argentyńczykach? W czym oni są szczególnie dobrzy? Czym mogą zaskoczyć Francuzów? Odbiory piłki, drużyna skonsolidowana, mocno silna linia pomocy, no i Leo Messi robi różnicę. Ogólnie jako kolektyw prezentują się bardzo dobrze. Jest ponad godzina po ceremonii kończącej mecz finałowy i Argentyńczycy dopiero wychodzą ze stadionu. Zobaczcie, jacy są rozradowani. Argentina ya salió campeón! Argentina ya salió campeón! You have no idea how much I'm happy. 36 years! 36 years we wait for this game! Powiem tak, bardzo pozytywny finał, niespodziewany, niesamowity, 2 gole w dogrywce, w ogóle 3-3, co to za wynik, 6 goli w meczu finałowym, potem karne. I think it's best final ever in the world, you know, Messi took the World Cup that he deserved, also Messi broke the record 26 games in the World Cup history, we hope he play the next one so he makes 6 World Cups in a row. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Well, this game was for our heart very bad. I gotta go to the doctor right now, but right here in the heart, you see this? Not 2 anymore, 3 here, 3 stars, that's it. The game was extremely stressful from the Argentinian fans' side. It was amazing until the last 10-15 minutes, and then it turned around and it was a repeat of Argentina-Netherlands the other day. But they came out in the end, they came out well, so we're happy. Like a perfect football match. Exactly, exactly. Both teams did very well. The best for the match, Messi, the number one. He got, and today he showed that to all the people here, 90,000 people waiting for that moment, and Messi now is the king for the history. Był jeden bóg futbolu, Maradona, a teraz kolejnym staje się Messi. Człowiek, który wygrał wszystko, co tylko potrzebował, dogonił swojego wielkiego idola i poprzednika, jeżeli tak można powiedzieć. This what happened today, it's not because of the skills, not because of the fast, not because of everything, it's because of people having big heart, lion's heart, and that's why Argentina won this World Cup. They didn't have the best team, they didn't have the best squad, but they have one heart team. And that's why they win the World Cup. Mundial w Katarze powoli dobiega końca. Ale my nie żegnamy się z wami, bo jeszcze oprócz tego vloga przygotowujemy podsumowanie całego turnieju. Już teraz zapraszam was na naszego Face'a, gdzie znajdziecie wiele reportaży z całego Mundialu w Katarze. Trzymajcie się, do zobaczenia!